Na fermie Drobiu w Deszczynie niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego padło kilkaset gęsi. Zdiagnozowano wirusa ptasiej grypy H5N8. Do chwili obecnej nie potwierdzono przypadku zakażenia właśnie tym wirusem człowieka, ale pamiętać musimy, że wirusy grypy ptasiej przełamały tą barierę międzygatunkową i były przyczyną zachorowań w Hongkongu, potem w Azji, Euroazji, przeskoczyły do Stanów Zjednoczonych. Także tutaj wszelkie działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania są jak najbardziej celowe i potrzebne. Nie możemy dopuścić do tego, żeby wirusy grypy ptasiej miały możliwość skontaktowania się z wirusem grypy ludzkiej, bo to może doprowadzić do tej sytuacji, że wirus grypy dokona przeskoku międzygatunkowego. Ptaki, które wędrują do Europy na zimę, przemierzają ogromny obszar całej Syberii i całej praktycznie Azji, zimując u nas. No i one mogą przenosić na duże odległości nowe właśnie serotypy wirusów, tym bardziej, że są to grube tysiące, jeśli nie miliony tych ptaków. Przynajmniej w Polsce zimuje około 2 milionów ptaków blaszkodziobych, więc właśnie na zachodzie. Więc taka transmisja oczywiście jest możliwa. Przede wszystkim chodzi o drób wodny, o gęsi, kaczki. Jeżeli te ptaki wychodzą na zewnątrz, a w przypadku gęsi, no to jest to normalna strategia, no to trzeba wiedzieć, że no jednak trzeba zabezpieczyć przed kontaktem z dzikim ptactwem. I tutaj no trzeba w jakiś sposób albo zabezpieczyć to siatkami, albo przynajmniej jakieś zwiększyć ogrodzenie, ale z całą pewnością warto o tym pomyśleć, albo wręcz o zamknięciu na czas, kiedy występuje to gdzieś niedaleko, zamknięciu wewnątrz. Maty dezynfekcyjne, nie wpuszczanie osób postronnych, zmiana ubrań przy wchodzeniu na fermę, no to są takie normalne działania, ale one wcale nie muszą okazać się skuteczne, dlatego że no, z wodą, z pokarmem, z różnymi innymi elementami jest możliwe wniesienie takiego wirusa na teren fermy, a ptaki blaszkodziobe są na niego najbardziej wrażliwe. Te osoby, które kontaktują się z ptakami czy ptactwem wykazującym objawy właśnie chorobowe, powinny podlegać szczególnym procedurom higienicznym, sanitarnym, począwszy od mycia, dezynfekcji rąk, poprzez właśnie opuszczanie miejsca, w którym wystąpiło takie zjawisko, poprzez maty dezynfekcyjne. Chodzi o maksymalne zabezpieczenie rozproszenia czy przekazywania tego wirusa na inne, być może wrażliwe właśnie populacje, czy to ptactwa, czy też ludzi.